Konkurs plastyczny Pocztówka do Anioła Namaluj swoje marzenia to kontynuacja Balu Aniołów, wieloletniego projektu międzynarodowej organizacji Sora Optimist International Club w Cieszynie. Formuła konkursu plastycznego umożliwia realizację projektu w warunkach pandemii. Może od tego podsumowania, zacznijmy tym podsumowaniem, bo Pani tak pięknie powiedziała, że w Waszym przypadku 2 plus 2 to nie zawsze 4. W naszym przypadku 2 plus 2 to jest przynajmniej 5. I w tej dodatkowej zawartości kryje się nasze zaangażowanie, nie ukrywam, ale też zaangażowanie tak naprawdę wszystkich osób, z którymi współpracujemy. Wszystkich osób, instytucji, darczyńców. I tu mam na myśli miasto Cieszyn, tu mam na myśli Dom Narodowy, tu mam na myśli osoby prywatne, które nas wspierają również finansowo. No bo jakby ich nie było, to pewnie tego wszystkiego na taką skalę nie udałoby się zorganizować. Na pewno nie. Na pewno nie. Tutaj dodatkowa praca włożona w wspomożenie nas, to jest praca nauczycieli, opiekunów, terapeutów ze szkół i ośrodków. I to jest naprawdę nie do cenienia, nie do przecenienia. To jest właśnie to, o czym mówimy. 2 plus 2 równa się przynajmniej 5. No właśnie, znajdujemy się w Galerii Ceglanej w Domu Narodowym i tu przepiękna wystawa. Jak to w tym roku wyglądało? Co to za prace? Jakby Pani nam mogła coś więcej o tej wystawie opowiedzieć. To są prace dzieci ze szkół, z klas integracyjnych i z dzieci z ośrodków, a więc dzieci o różnej sprawności intelektualnej i fizycznej. Zaproponowałyśmy w tym roku zamiast tradycyjnego balu, który no nie mógł się odbyć, konkurs plastyczny pod tytułem Pocztówka do Anioła namaluj swoje marzenia. Ponieważ uważamy, że tu zacytuję, że nawet najdalsza podróż rozpoczyna się od tego pierwszego kroku i mamy nadzieję, że to marzenie, które tutaj widzimy w postaci prac, to jest właśnie ten pierwszy krok. Chciałybyśmy bardzo. No pewnie jest taki smutek i żar, że nie udało się znowu tego balu z różnych powodów zorganizować. No bardzo i powiem szczerze, że jesień była dla nas trudna, bo ciągle obserwowałyśmy, co się dzieje i czy będziemy mogły sobie pozwolić na ten bal. No jednak w pewnym momencie trzeba decyzję podjąć i zrobiłyśmy to już właśnie w grudniu, wtedy kiedy trzeba było decydować, w którą stronę zmierzamy. Jest wystawa, jest pocztówka do Anioła, więc liczymy na to, że też nie jest źle, a w przyszłym roku już przygotowujemy kolejny bal i to już będzie 9. W przyszłym roku no też na to liczymy, że będzie, że uda się zorganizować, ale wy prężnie działacie, bo to nie tylko ta inicjatywa i teraz też w związku z tą sytuacją na Ukrainie też wychodzicie z taką pomocną dłonią. Tak. No powiem tak, nasze stowarzyszenie Sora Optimist jest nastawione na pomoc kobietom i dzieciom i staramy się w tym kierunku podążać. W związku z teraz, z obecną sytuacją, pomyślałyśmy, że bardzo dobrze by było, jeżeli nasza pomoc ukierunkowana by była w stronę edukacji i takiego wspomożenia kobiet, dzieci, a głównie mówimy tutaj o uchodźcach z Ukrainy, to są kobiety i dzieci. Mamy bardzo duże wsparcie finansowe od naszych sióstr, bo tak się nazywamy w tej organizacji, od naszych sióstr Francuzek z Cambrai. One przesłały nam dość taki zacny datek finansowy, który oprócz naszych funduszy nam pomoże. I planujemy zakup książek do nauki języka polskiego dla kobiet. Już wiemy, gdzie będziemy to realizować. Proszę spojrzeć na nasze media, na pewno będziemy to pokazywać. I planujemy również we współpracy z jednym z ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych wspomóc wyposażenie dzieci, również zmierzające w stronę aktywności i edukacyjnej, i sportowej. Takie są nasze plany. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.